Cześć, witam Was na kanale Krypto Ogłoszeń. Następnie chciałbym tylko przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, tak jak należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. A więc nie przedłużając, zaczynajmy. Sterat uruchamia nową grę edukacyjną, że Sterat Quest Learn. Uczestnicy będą mogli wykonywać najróżniejsze zadania, wszystko po to, aby zdobywać NFT. Avalanche informuje nas o tym, że w tym roku ich projekt odnotował przyspieszony wzrost, osiągając nowe rekordy pod względem ich aktywnych adresów, transakcji TVL oraz nowych członków społeczności. Życzymy Avalanche, aby utrzymywali to tempo rozwoju w kolejnych miesiącach 2022 roku. 12 kwietnia swoje 6. urodziny obchodził projekt Waves. Quest informuje, że przez ten czas ich projekt stał się rozległym ekosystemem z dużymi możliwościami i żywą społecznością. Quest ocenia swoją społeczność, która w znacznym stopniu przyczyniła się do sukcesu i adopcji tej kryptowaluty. VatsPay wybrało Algorand do napędzania rewolucji cyfrowej w zakresie aktywów i płatności dla swojej sieci partnerów. Współpraca obejmuje integrację ekosystemu portfela cyfrowego VatsPay z Algorand i wiele innych aspektów. Osoby zainteresowane zachęcamy do przeczytania całego artykułu. Link standardowo znajdziecie w opisie filmu. Secret Network ogłasza partnerstwo z DAI Mansion. DAI Mansion to modułowa warstwa rozliczeniowa specjalizująca się w rollupach. Umożliwia to ekosystemowi lepszą skalowalność. Cotygodniowa aktualizacja NFT od Crypto.com. Pierwszy tweet byłego dyrektora generalnego Twittera, Jacka Dorseya, formy NFT, jest obecnie wyceniana na OpenSea za około 48 milionów dolarów. Kanclerz Rishi Sunak zlecił The Royal Mint opracowanie tego lata NFT wspieranych przez rząd. Ten ruch sygnalizuje, że Wielka Brytania ma zamiar podążać również za rozwojem technologicznym. Profesora platforma analityczna blockchain Nansen opublikowała swój pierwszy kwartalny raport bieżącego roku. W raporcie podkreślany jest fakt, że od początku roku rynek NFT wyprzedza rynek kryptowalut. Quant Overledger 2.2.4 udostępnia nowe, ustandaryzowane interfejsy API, umożliwiające połączenie się z siecią Polkadot. Stellar przedstawia Spacewalk, most łączący Stellar i Pendulum. Nowo powstały bridge ma pomóc w budowaniu przyszłości Fiat DeFi. Osoby zainteresowane więcej informacji znajdą w artykule na Medium. Pendulum. Unique Network wygrywa 14. aukcję na Polkadot. Zespół Hedera postanowił zebrać mity dotyczące ich projektu w formie artykułu. W artykule pojawiły się odpowiedzi na pytania, czy Hashgraph jest oprogramowaniem typu open source, czy platforma ma inteligentne kontrakty. Zachęcamy do przeczytania całego artykułu. Brama płatności Paybolt jest już aktywna na sieci Polygon. Używając rozwiązania Paybolt możesz płacić za zakupy przy użyciu kryptowalut. Dodatkowo do wykonania transakcji są przewidywane nagrody. Więcej o rozwiązaniu Paybolt przeczytacie na blogu projektu Polygon. Cotygodniowa aktualizacja przepisów i podatków od Crypto.com. Pakistan wkrótce podejmie decyzję w sprawie przepisów dotyczących wirtualnych aktywów. Słowenia ma wprowadzić podatek liniowy od transakcji kryptograficznych. Rosja zakazuje płatności kryptograficznych. Binance Custody ogłasza uzyskanie certyfikatów ISO 27001 i ISO 27701. Dzięki tym globalnym środkom bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony prywatności wszyscy przechowujący swoje zasoby cyfrowe na Binance mogą spać spokojnie. Harmony jest dumne z nawiązania współpracy z Artemis i Olympus DAO. Współpraca ma na celu pomóc w rozwoju Web3 poprzez edukację programistów Web2 w zakresie podstaw technologii blockchain i języków programowania. Cosmos Hub informuje nas o dokonanym wielkim kroku w dniu 13 kwietnia. Propozycja dotycząca zarządzania Cosmos Hub nr 66 oficjalnie została przyjęta. Oznacza to zwiększenie dostępnych miejsc w zestawie aktywnego walidatora ze 150 do 175. Algorand Foundation nawiązuje współpracę z Climate Right. Ta inicjatywa pozwoli fundacji Algorand zaangażować 15 milionów dolarów w ciągu 5 lat. Łącząc to razem z funduszami zebranymi przez Climate Right, pozwoli to przeznaczyć 500 tysięcy dolarów rocznie na rozwój programu Green Crypto.
SOS już przedstawia swoich partnerów podziału na dyscypliny sportowe. 57 partnerów jest związanych z piłką nożną. 28 partnerów wywodzi się z koszykówki, 15 partnerów z reprezentacji hokeja na lodzie. Futbol amerykański reprezentuje 14 partnerów. 6 partnerów wywodzi się ze sportu. 3 partnerów działa w sportach motorowych i 2 w MMA. Po jednym partnerze ma tenis i krykiet. Mediana wartości transakcji na Litecoin Network przekroczyła 300 dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin. Ilość transakcji na sieci Litecoin wyniosła 136 tysięcy. VeChain nawiązuje współpracę z Vidao. VeChain zostanie zintegrowany z ekosystemem Vidao DeFi i da to możliwość wykorzystania OVET jako aktywa dodatkowe. Popularny agregator DEX 1inch wkroczył zaraz na Phantom. Sieć 1inch dzieli się informacją, że jej protokół agregacji i protokół zlecenia limitu zostały pomyślnie wdrożone na Phantom. 1inch podkreśla, że Phantom to wysoko wydajny, skalowalny, zgodny z EVM protokół warstwy pierwszej. Wdrożenie w sieci głównej Phantom zostało zbudowane na własnym mechanizmie konsensusu zwanym Lichesis. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam Was do subskrypcji, lajka, komentarza, co możemy zmienić, co możemy poprawić, aby było jeszcze lepiej. Raz jeszcze Wam dziękuję i życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!